wszystkich wy zastrzega. Właściwie to jeszcze nie do końca wiem, jeszcze jest Ligota, a więc pogranicza Zabrzesko-Ligockiego. Na kolejnej mojej rajdzie po okolicy tym razem, dlatego że rano wspólnie z panem Jurkiem zajęliśmy się objazdem trasy 10. jubileuszowego Ligockiego rodzinnego rajdu rowerowego i w związku z tym projektowana jest też mapa tej trasy, a także oczywiście film na moim kanale. Trudno to skomentować, ale wolę jednak rower. Tak, to już znajome widoki z Roztropic. Widać Kumin Pszczyński, za nim widać zarysy Tych, tutaj bliżej Landek, Stawy na Iłownicy, już widać jezioro Goczałkowickie i tamte kępy, elektrownia Łaziska widać, kościół w Iłownicy. Okolice Ramży tam widać też, te wzniesienia na horyzoncie. Te trzy kopki takie małe, co widać, to są hołdy KWK Dębieńsko. Lasy zabrzeskie widać, właściwie to już chybskie. I widać cukrownię w Chybiu. Na horyzoncie pojawiła się kopalnia Pniówek. Tam nieco w prawo widać Żory.
jest i hołda KWK Borynia. Dobrze widoczna Szarlotę też widać z redutów i kopalnia Jastrzębie. No, miałem tam w rejonie Boryni dzisiaj być, ale niestety ze względów technicznych jest to niemożliwe. Piękne widoki tutaj są. Przy ładnej pogodzie super. No jest widok, widać Borynię fajnie. Hołdę KWK Borynia. Hołdę Szarlota. Było takie fajne miejsce widokowe. Wiem, że kiedyś coś tu było. Thank you.
wysadę gdzieś między Ochabami a Pruchną. Tam po prawej stronie gdzieś jest ta wodna dolina, czy jak to się tam nazywa, Pruchnej, tam gdzie te barany są, się pasą. Ja tu pojechałem prosto i jakąś miedzą tutaj jadę koło rzeki, bodajże Knajki. Ciekawe, kaj tu wyjadę. Leby mi się ta drużka nie skończyła. Ja dość taką na wyjeżdżono, tu będą nawet są ślady, że tu ktoś jechał dzisiaj, jakieś auto. Jakieś takie ambunki tutaj są, to jest po prawej stronie wał jakiś, tej Knajki chyba. Normalnie my są chyba w korycie rzeki. Aha. No to chcę trochę pojeździć. No jednak na ta wodna dolina trochę was trochę ciulnie. Ona tu jest po lewej stronie. No to przepraszam. Widzicie, jak to czasem gdzie orientację w terenie trafić? Ale wstrzymają, kurczę. To jednak ta druga rzecz wyjechał. No całe szczęście, że się nie muszę wracać. Tak, jakiś nowy teren przyłączony. I co? I mamy brama. I co się dzieje? Uprzejmie prosimy o zamykanie bramy, wypas owiec. No to, ale czy to się da otworzyć? To będzie pytanie. Ja nie mam siebie. No to, żeby te owce nie uciekły, trzeba to zabrzeć. Jak na u nas nie. Nie, się nie otworzy. Czyli, no można przejechać, ale trzeba zawierać furtki, żeby owce nie uciekły. Szkoda, bo że ta Knajka jest, bo tam szło przejechać prosto w stronę drogi z Pruchnej na Cieszyn, a tak to trzeba tu objeżdżać. Ale jak to łatwo stracić orientację w terenie. Już Krawcowy się będzie ze mnie śmiał. Myślałem, że ją to minął, a się okazuje, że to jest. Trzepie pewnie wam obraz, mundury, ale nic na to nie mogę. Stabilizacja nie jest tutaj specjalna w tej kamerze, ale kamera jest fajna. Ten co, otwarte? Wygląda na to, że to się jeszcze nie pachnie. Barany się tutaj pasą. Owce, barany. To jakaś rodzinna rajza. Familijna. Oto z przodu, baby z tyłu.
taką główną drogą pojada, ale jest druga z Pawłowic na Cieszyn. Słychać alarm strażacki, ale podobno gdzieś tutaj znajduje się krzyż pokutny. I właśnie jada go poszukać. Ma być po lewej stronie. A te góry, co widać tam sam Hanej na wprost, to już Beskid Morawsko-Śląski. Ale dzisiaj tutaj widać wszystkie góry z okolicy. Czantoria, Równica, Skrzyczne, Klimczok, Magura i Beskid Mały. No, a dzisiaj taka rajza, bym powiedział, spontaniczna, w ogóle nie planowano. Plan był taki, żeby jechać dzisiaj do Połumi, do Dudułowej. Niestety zarówno niepewno sytuacja techniczna z moim rowerem. Zaczyna mi się sypać support, więc no nie ryzykuję aż takich dalekich rajdów. Już będąc tutaj, no jestem w pewnym sensie zabezpieczony nawet, bo niedaleko jest stacja kolejowa. Tutaj mogę wsiedlić na cug i zajechać do Zabrzega. Nie? Co tu będzie ten krzyż? Pokutny. Znajdujemy się w Pruchnej. Tutaj mamy krzyż pokutny z datowany na jako XIV-XVI wiek. Generalnie rzecz biorąc, takie krzyże stawiano w miejscach zbrodni. I to jest tak, że w miejscu zbrodni stawiali to ci, którzy tej zbrodni dokonali. O. Albo robili to też na ich koszt, albo oni sami ten krzyż stawiali i sami go też wykuli. Tutaj jest taki napis w języku staroczeskim, niezbyt czytelny już, ale może się uda. Generalnie rzecz biorąc, ten napis głosi, że roku 1645, dnia 25 lutego, został na tym miejscu przez lekkomyślnych towarzyszy syn pana Jana Czerwenki, obywatela Starego Cieszyna, zamordowany. Boże, bądź miłościw, duszy jego. Amen. No, czyli tutaj dokonano zbrodni. Krzyż pokutny stoi przy trasie z Pawłowic na Cieszyn, w Pruchnej. Oto dostępne miejsce. Tu jest ulica Kiliszwo i ulica Sezamkowa. O, proszę. Tak to wygląda. Teraz teoretycznie mógłbym jechać prosto i wyjechałbym tam przy tej knajce. Każdy stwierdził, że jest ta wodna dolina. Ale no niestety sami widzicie, że to jest droga nie do przebycia. No może z buta by się to przeszło, ale byłoby też ciężko. A ogólnie rzecz biorąc, teren tutaj jest bardzo, bardzo fajny. Jak w Czarnolesiu. Może nawet lepszy jak w Czarnolesiu. Widzicie, ta droga tam jest ślepo, także tam nie jadę. Ona jest tutaj na Dębowiec,
Aż będzie tu nawet auta jeżdżą, ale leśne auto. Dobra. Dębowce. Pozdrawiamy Pawła C., który był teraz w Chorwacji, film na YouTube'a rzucił z podjazdów. Także pozdrawiamy YouTubera Pawła C. To jestem tutaj w Dębowcu. No, oczywiście nie obyłoby się bez kamieni. Komory cieszyńskiej. Tak jest, one są tu bardzo często spotykane przeze mnie w tym rejonie na Śląsku Cieszyńskim. A ja jestem na szlaku z Cieszyna do Landeka. O, już ten szlak mam przejechany. Nie wiem, co to było. A swoją drogą to tu jest ta opuszczona chałupa. Coś tam strzeliło. Jakieś auto, tak opuszczona chałupa tam. Ja nie będę się tu bawił, jak tym wjeżdżam. Jeszcze nie tu odszczeram. Jest tu jakaś dróżka zrobiona, ale ja jadę szlakiem. Gdzie tu drugi było badać kiedyś? Czyli znając mnie to za jakieś 10 lat. No to tak szczelo, to tym dala mi szczelo. Coś tam się też stało. Dzisiaj no nie oteszczał mi chodzi. Czyżby tu jakieś polowanie było? Gdyby mi nie chcieli. Kurde. Nie można tak na otwartym terenie polowań co urządzać. Albo rozwieszyć jakieś informacje, że jest coś takiego. O, nawet kanalizacja tu jest. Że jest coś takiego, żeby tu żaden nie właził. To jeszcze kurde. Grozi śmiercią. Ja tym są chałupy. Świętego Jakuba Simorazu. Nie będę tutaj tego tak dokładnie pokazował, bo tutaj była nie do wnorajza Gienia, chyba najpopularniejsze miejsce w Skoczowie. Zbudowa kaplicówka. Tak. W 1995 roku tutaj był 22 maja papież Jan Paweł II.
Tak, tam widać Beskid Mały. Beskid Śląski z Klimczakiem, Szyndzielnią. Widać Skrzyczne. Małe Skrzyczne, Malinowską Skałę. Równica. Czantoria i Mała Czantoria. A tutaj jest krzyż z lotniska na Muchowcu. W 1983 roku bodajże papież Jan Paweł II tam był. Kaplica świętego Jana z Alcantara i miejsce właśnie, gdzie stał ołtarz, gdzie celebrował muszę papież Jan Paweł II tutaj w Skoczowie na Kaplicówce 22 maja 1995 roku. Tak, to już Skoczów. Ja jestem w tej chwili na starej drodze na Wisłę. Obok jest wiadukt i zaraz będziemy tam skręcić. Co tam, że mamy? Tak, no to już jest landek. Nie wiem, czy widać. O, teraz widać. Prawdopodobnie na kamerze, ale światło mam ostre. Jadę lasem. Prawda, już jest prawie całkowicie ćma. Więc... No, chcę dokończyć ten szlak z Cieszyna. Chociaż no, to nie był dzisiaj priorytet, ale jak wyjmie chołek od Dymbowca, no to jadę nim do końca, nie? Wiadomo, że jak się jedzie w lesie, to niejednokrotnie jest tak, że działo wyobraźnia i to najczęściej jest tak, że ona działa w sposób negatywny. Czyli każdy szmer, każdy jakiś taki dźwięk jest kojarzony negatywnie i człowiek się po prostu wystraszy. Dlatego trzeba się na to uodparniać. No, roba co prawda mieszka niedaleko lasu, ale czasem tak bywa, że wyobraźnia niestety w takich miejscach potrafi nieźle namieszać. Dobra, jedziemy dalej. Ja już docieram do Chałupy, zaćmiło się, więc czas najwyższy wracać do domu. Tam pewnie już siostra z laptopem siedzi, słucha go na cały regulator, no ale czasami, kiedy zwracasz na to uwagę, to jest efekt zupełnie odwrotny. Dobra, no niestety, ja nie jestem wrogiem tego typu rzeczy, ale no, trzeba mieć jakiś umiar, a niestety niektórym tego umiaru brakuje. Dobra, ale nie denerwujmy się. Kończymy tę rajza. Rajza była fantastyczna. Dwie rajzy w zasadzie, bo rano z panem Jurkiem objechaliśmy trasę Ligockiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Więc 100 km dzisiaj wpadło. Dzień udany, pogoda super. Choć teraz widzę, że w rejonie Pszczyny szaleje burza, a ja już jestem niecały kilometr od Chałupy, więc nie muszę się tym przejmować. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.